Mamy tutaj totalnie zrujnowaną fabrykę. O kurde, zobaczcie jak to wygląda. Masz strach tutaj chodzić. Wiele elementów zostało, które mogłyby oddać charakter tej fabryki, ale myślę, że warto nagrać tutaj film i zobaczyć, jakie zniszczenia może dokonać nie tylko człowiek, ale i natura. O kurde, zobaczcie to, ale widok. Wszystko rozwalone. Zostało tylko graffiti i troszeczkę zbrojonego muru. Reszta wszystko się rozpada w bardzo wolnym tempie. Chciałbym wejść tutaj i pokazać wam, tylko nie wiem czy będzie to możliwe. Kawałek pewnie mogę wejść, ale nie za daleko. Zobaczcie jak to wygląda. Murki są wydeptane, tam widzę, także ktoś tutaj na pewno chodził. Tylko w zależności od tego, jaką miał wagę. Tutaj widzimy niesamowity most. Zobaczcie. Musieliśmy go przejechać, żeby dostać się do tej fabryki. Znajdujemy się teraz w Almadę. Siemano, Adam. Trzeba teraz wrócić do chłopaków. Gdzieś tu się szlajają. Dobra, idziemy tam. Idziemy zobaczyć tutaj. O kurde. Tędy chyba nie przejdziemy. Musimy zmienić rejon. Wokół gigantyczne mury. Roślinność przejęła kontrolę nad tym miejscem całkowicie. Tutaj mamy całkiem fajne graffiti. Powiem wam, że w takim miejscu nawet mnie to nie zraża. Dodaje nawet pewnego uroku. O kurde, tutaj co? Ciekawe, czy można tam wejść do środka. I zjeżdżamy na dół. Zaraz za zakrętem. Wyjeżdżamy i nadal widzimy zniszczone, zdewastowane budynki starej fabryki. Ale to by było piękne zdjęcie. Powiem wam, że bardzo bym chciał tutaj sobie zrobić zdjęcie. Pomyślę nad tym, może się uda. Znalazłem wejście. Nie jest to zbyt mądre,
i tak wejdę tutaj. O kurde. Zobaczcie, jestem niemalże na szczycie tego budynku i docieram do miejsca, na którym mi zależało, żeby zrobić zdjęcie. O, właśnie tutaj. Wędkarze wracają do domu, tam idą zwiedzający. Adaś, zgubiłeś drona? Nie. Można iść dalej, tylko nie wiem, w jakim stanie są te kafelki. Czy można tam iść? Ale ruina. Dawno nie odwiedziłem takiego miejsca. Zobaczcie, kilka metrów dobrych mnie dzieli od gruntu. Muszę być naprawdę ostrożny tutaj. Dobra, ja nie będę tracił czasu. Jest tutaj dość wysoko i niebezpiecznie, ale raczej stąpam po twardym gruncie. Zgadza się. Te elementy nie powinny się posypać. Nie ma takiej opcji. To zbyt gruba ściana, żeby cokolwiek spadło. Zobaczcie, ile metrów na dół. Wystarczyłoby się potknąć i leżałbym tam na samym dole. Jak widać, nie ma aż tak źle. Mimo tego, że budynek cały się sypie, można tutaj swobodnie chodzić. Oczywiście wszystko z głową. Zobaczcie. Naprawdę niewiele pozostało stabilnych ścian. Ja się poruszam po jednej z nich. Dobra, najwyższa pora wracać. Zrobimy jeszcze kilka ujęć z dołu. Może dostaniemy się do piwnic. No, zobaczcie. Akurat mamy szczęście. Możemy zobaczyć, jak samolot przelatuje. Kieruje się na lotnisko w Lizbonie. Tutaj jest Lizbona. Może nie widać tak dobrze. Adaś, twój dron leci! Dobra, schodzimy na dół. Zależało mi jeszcze, żeby zobaczyć, jak wyglądają piwnice. Szybko wam pokażę. I powoli będziemy uciekać stąd już. Prowadzi, ale tutaj mamy już schody. O kurde, coś mi się wydaje, że piwnice będą bardzo fajne. Towarzyszy mi zapach odchodów, raczej nie zwierzęcych.
Zobaczcie, jakie małe przejście. Ledwo przechodzę tutaj. O, to są już tutaj porozwalane te części podłogi. Tu jakby jakieś piece były. To już jest ta część bardziej niebezpieczna. Miejmy nadzieję, że utrzyma mój ciężar. Kolejne przejście. Tutaj już chyba bardziej bezpiecznie. Schodzę na górę. Zależy mi, żeby je dostać jeszcze niżej. Bo to jest chyba parter. To jeszcze nie są całkiem te... O nie, tam są piwnice. Ale nie widzę tutaj zejścia. Dobra. Musimy się wycofać. Gdzie ja widziałem zejście? Gdzieś widziałem, ale pogubiłem się trochę. Jestem na dole. Tu już niewiele zostało. Adam, ja idę do auta. Jak coś, w stronę auta idę. Tam są schody. No właśnie, chodziło mi, żeby dostać się tutaj. O, tutaj wszystko runęło. Coś tutaj wykopywali. Być może kable miedziane po prostu, które były troszkę poniżej. Poniżej piwnic. Tak, na 100%. Na pewno. Zobaczcie, jak w historii o końcu świata. Tak to kiedyś i tak będzie wyglądało. To nieuniknione. Obyśmy tego nie doświadczyli. Takiej apokalipsy, która zrówna wszystkie budynki z ziemią. I tutaj chyba już koniec. Myślę, że tutaj też pomieszkują bezdomni. Tu już jesteśmy. Nie wiem, czy tędy wyjdziemy. Spróbujemy tędy wyjść. Teraz już powoli będę się kierował do samochodu. Powinniśmy wyjść tędy. A jak nie, to coś wymyślę. Są schody. Dobra. Jesteśmy uratowani. Tu nie idziemy.
Dobra. Widokiem na ten piękny most zakończę dzisiejszą eksplorację. Ale nie martwcie się, widzimy się znów niebawem. Jak nie w piątek, to w niedzielę. Jak nie w niedzielę, to w środę. Któryś dzień musicie zarezerwować na mój film. Wtedy się spotkamy. Na razie, trzymajcie się i do zobaczenia.